Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 30 odcinek z Borderlandsa. Miała być dzisiaj jeszcze FIFA 13. Niestety mój naprawdę dobry kolega Master Kciuk tak zrage'ował po drugiej bramce, którą strzelił lewy, że aż po prostu trzasnął w klawiaturę i nie wiem jak on to zrobił, ale nie dość, że całe nagranie poszło, to grę wyłączył. Ja po prostu... on zniszczył system. I tyle powiem na ten temat. My mamy misję już teraz poboczne w tej chwili. Dlatego od razu bierzemy się za te poboczne rzeczy. To są wszystkie te właśnie wzięte. Czekajcie, od kogo ja brałem tę misję? Chwileczkę, zanim przejdziemy się w ogóle, to ja bym sprawdził, czy czegoś nie kupowałem. Tu jakieś grenade mody, a to wszystko są takie cieniste rzeczy. Okej, dobra, to już się nie opłaca. O, ty też masz misję, kurde. Tu już jest jedna, a tam są trzy misje. Zaraz znajdziemy parę. To mamy w sumie cztery. Cztery. O kurde. Zaraz, to my wykonujemy w ogóle jakąś fabularną misję? Chwileczkę. Tu masz trzy. Zaraz, muszę ogarnąć. Muszę pewną rzecz ogarnąć po prostu. Tu już jest siedem. A tamten? O Boże, ile tu jest misji. Nie no, masakra, chłopie, masakra. Dobra, weźmy od ciebie misję. Okej, czyli trzeba teraz znaleźć jakieś części. A, trzeba będzie stąd pójść. Gdzie? Jeśli mogę wiedzieć. To jest New Haven, a ja chcę na przykład tutaj. A, do Rust Commons West. Okej, przynajmniej tu nam już będzie wiadomo. Rust Common West. Okej, tepamy się. Nie chcę mi się taki kawał drogi zajeżdżać. W nadziei, że dotrę tam błyskawicznie. Dlatego teleportacja jest najlepszym rozwiązaniem, patentem. Dobra, pojazd do sobie tu zrespimy. I od razu już ruszamy. O, tu już snajper widzę. Czy nie tyle snajper, co maszynista. Ale nie chcę mi się z nim walczyć. Uwierzcie, to jest dla mnie udręka już. Z takimi nobami walczyć. Już wolę z gorszymi. Czy z groźniejszymi, przepraszam. Bo gorsza, a groźniejszy to jest różnica. Napieprzamy te mamy. Przeładuj. Gdzieś ta część jest. Tutaj. Tu mi wskazuje. Okej. Teraz kolejna część. Gdzieś tutaj leży. Tu tutaj widzę. Ło ty gnido. Czekajcie, daj mi pozbierać hajsy. Ło. Oni naprawdę tutaj stwarzają dla mnie zagrożenie. Przybiegnie psychuś i zginie psychuś. Tak jak przeżył, to i zginie. Dobra, gdzie ta część? Gdzieś tutaj, nie? Jest. Okej, i ostatnia. I po ostatnią część się zbieramy. Gdzie ona jest? Obyś zginął szybciej. No i gdzie ta część? Tu? Chwileczkę. Na pewno nie tutaj. Gdzie ta część? Zaraz się znajdziemy. Za chwilę będziesz marną zagadką. O! Kurde, gdzie ta maszyna taka? Czekaj. O! Zniszczyłem maszynkę w ten sposób. Przynajmniej... A tu jest! Tu się kryje cacuszko. Dobra.
Jeszcze. Mało. Trzeba więcej tego zabrać, co to leży. O, zbierzemy na sprzedaż. O, proszę, padają pięknie. O, jak mi przykro. No i gdzie wy jesteście? Te części. A, to na dachu. Ciekawe jak ja tam wskoczę. Od tego zacznijmy. No fajnie, a ja nie wiem jak ja tam wskoczyć. Chwileczkę, nie. Ja wiem, tylko trzeba... O, proszę bardzo, takie buty. Okej. Teraz to zrobimy, tak. Jest to sobie kolejna część. Jak mu wybuchnę na ryj. Proszę. I jak dostał, kurde, damage ostry. I teraz jeszcze silnik. Tutaj jest, tylko jak to się dostać. Bez problemu. Zajebiście. Teraz się wracamy stamtąd, skąd przyszliśmy. O, jak nas cisną. Dobra, już uciekliśmy. Nam tylko chodziło o to, żeby zebrać części do pojazdów. Czyli zadanie dość wprost banalne, bym powiedział. Okej, tepamy się do New Haven. New Haven, yep, dobra. I szybko oddajemy misję. Tutaj trzeba naprawdę się już żwawiej, jeżeli chodzi o te misje poboczne, bo to są niektóre pierdółki. Okej, dobra, dobra. Trzeba już oddać skuterkowi. Z 5 minut minęło, jak nie mniej. Jak nie więcej. Okej, exp poszedł. I kolejna misja, w której, aha, jakieś dmuchawy. Pipe. Ja to tłumaczę jako dmuchawa pierwsza czysta i druga czysta. Ale gdzie to ma być? Rust Commons West, znowu. Dobra, to się tepamy tam. Okej. I znowu tepamy się w to samo miejsce, które już byliśmy parę sekund temu. Tutaj będziemy szybko to robić właśnie, żebyśmy szybciej misję zrobili i aby odcinek jakoś szybciej minął. Znowu chyba w tamtym miejscu. No właśnie. Chociaż nie. Można inaczej przejechać. Nie. A, dobra, nieważne. Przebiegniemy sobie to. Tam najwyżej będzie respiarka pojazdów. No, zrobimy to i przy okazji będziemy mieli czym się przetransportować. Dobra, teraz im unikniemy walki. No i fajnie. I już im szybciutko uciekliśmy. Nawet przestali się martwić o mnie, gdzie to ja jestem. No i o to chodzi, bo są już kretyny, a my mamy level 27, przejdzie teraz 8, więc exp wszechpotężny. Chwileczkę. Dobrze my tu teraz wjechaliśmy. No ja myślę, że... rakije, niebora... Boże, Lilith, nie zabij się tylko. Jest. Jak ty jedziesz? Boże, ja się już o ciebie boję. Jak rozjechałem. Jeb, jaki wybuch. Dobra, gdzie to jest? Dobra, wysiąść może z pojazdu, tak będzie łatwiej. Przynajmniej nie wybuchnie od razu. Kurde, wywalone mam na was. Zejdźcie mi z oczu. O, jakiś kałasz. Nie, SMG. To dobrze, i tak na sprzedaż będzie. Szapeczki przez plazmot. Gdzie jeszcze? O, stamtąd gdzieś strzał padał. Kurde, a stamtąd masz tu gnoju. O, i dostał bombę na ryj. My przeszukujemy. Jakaś tarcza, pewnie gówniana.
Ale co ja poradzę? No i tutaj coś jest. Tylko co kaman. Mam to zniszczyć. Aaaa, to są te! Dobra. A nie, nie lepiej z bazuki? Tak pizgnąć ładnie? Chwileczkę. W ogóle to nie działa. Jakie to jest nieskuteczne. Okej. No to jest w ogóle. Aha, trzeba odetkać te z te zabory. Co ja mówię? Rury odetkać. Żeby ścieki wypływały. No to jest jeszcze większy banał. Dobra. Teraz kafe latte wypływa z Afryki, aby dostarczyć bandytom czystą, śmierdzącą kawę latte. Dobra, smacznego tam. Czy na zdrowie bardziej. A my stąd się cofamy właśnie, bo tutaj już nas nic nie trzyma. A czekają nas następne misje poboczne, jakie mamy oczywiście do dyspozycji. A ich jest naprawdę od sporo. Chwileczkę, tylko... No właśnie, żebym pojazdu nie zapomniał, bo już miałem mi śpieszo. Teraz jakoś trzeba stąd wyjechać. Bez problemu to zrobimy. Gdyż właśnie z góry na dół wyjechałem tam, żeby po prostu szybciej tam dotrzeć. A teraz właśnie trzeba będzie niestety wysiąść. Ze względu na to, że nie ma niestety przejścia. Teraz sobie pizgniemy skilla, żebyśmy uniknęli konfrontacji z tymi dekielami. Dobra. Już, ucieczka, ucieczka, czysta ucieczka. Okej, dobra. Poszło. Szybko, sprawnie. Nawet się nie zastanawialiśmy. Wystarczy, że spojrzeliśmy w górę, to znaleźliśmy te nasze rurociągi, z których właśnie wypływa tam ich afrykańska kawa. Dobra, New Haven, jebut. I oddajemy misję do skuterka. I przechodzimy do jeszcze jednych misji, bo to jest dalej za mało. Nawet chyba 10 minut nie ma, a myśmy już zdążyli ze dwie misje zrobić. To jest naprawdę speedrun, jak dla mnie. Nawet już lepiej, bo chciałbym skończyć wcześniej czy później tą serię. Okej. O. Level 28, a wiecie, 28 level oznacza? Oznacza, że snajperka przychodzi i jeb, tutaj. Zobaczmy, jak ona... Jaki celowniczek, zajebiste. A, no nie skończy. Aha, to jest... Aha, to polega na tym... Aha, to jest taka snajperka, że strzelam i ona ładuje energię. To jest taka energooszczędna snajperka, taka laserowa. Też dobre. Nie powiem, że najgorsza, ale dobre. Dobra. Bez gadania, przechodzimy do następnych misji. Teraz idziemy... Idziemy teraz tutaj do niej. Helena Pierce to jest. Dobra, bierzemy sobie misję taką. Jep. Okej, okay. I gdzie ta misja jest? Rust Commons East. Tym razem na wschód. Dobra, to się tepamy. Trzeba teraz jakby prześledzić. Aha, dobra, rozumiem. Czyli musimy przeprowadzić jakby takie śledztwo Bounty Boarda. Dobra, East, East, ma być East. No, jest East. The Cauldron. O to mi chodziło. Okej. Okay. Naprawdę tamte misje nie stwarzyły w ogóle problemu. Ni to zgonu, ni to walki. Po prostu od razu ruszałem na speedrunie, żeby wykonać tę misję. Nic trudnego nie było. Chwileczka, może bym sobie zakupił trochę amunicji. Może zdążył sporo wydać. Zużyć ammo. O proszę, już wszystko. Jeszcze granacik. I coś z bazuczką. Tak, z bazuczką było tam bodajże jedno ammo.
A tu już, o, to jeszcze te pierdoły mogę posprzedawać. Bo mi się nie przydadzą do walki. Są same syfy, które trzymam. A tu co to jest, jakiś klas... Czekajcie, porównam sobie tego. A gdzie jest mój klas mod? Klas mod mój. Tu jeszcze mam jakieś tarcze, transfuzje. Dobra, klasmod. O, lepsze. Ale co tam jest? Co tam jest? Ignite. Ignite resistance. Ignite damage. Ale jak dla mnie dalej ten klasmod jest lepszy. Nie, dlatego sprzedamy go. Dobra, na sprzedaż. I jeszcze te trzy rzeczy, o których bym właśnie zapomniał. Są z śmieci w dalszym ciągu. A tu coś jest? Patrzę i patrzę, same gówna. Nic, naprawdę nic, co by mnie mogło zaskoczyć. Dobra, pojazd respimy. Zmienimy mu kolorek na jakiś, o, niebieski dajmy. Dobra, spawnujemy. Niebieski dobry. Naprawdę dobry. Gdzie to jest? Żebym się tylko nie... O! I odkryjemy nową lokację. Wybornie. Gdyż to nam dużo da. Odkrycie kolejnej części lokacji. Tylko trzeba dobrze jechać, żebym naprawdę teraz nie pogubił się. I uważać na beczki. Są wszędzie porozstawiane. Oczywiście tam, gdzie je zobaczę, to wtedy uważać, żebym za bardzo nie szarżował, to potem się kończy, wiecie czym, totalną istą masakrą. O, znaleźliśmy go. A to tutaj? Lol. Aha, i co teraz? Lul. To wszystko? Jakie ma dziwie. Jakieś broni tu są? O, lepszy rewolwer. Chwileczkę, rewolwer ten ma 206. Lepsze, lepsze, kupujemy. Dobre, dobre. Dobra, kupimy. 53 kafle, nie żałuję ani trochę. Tu coś jeszcze, czy same gówna? Dobra. A to możemy sprzedać. Ok, na sprzedaż. I załóż jeszcze tu. I jak wygląda? Jaki celownik, god damn it. Nie no, rzeczywiście porządna broń się nam udała. Kupujemy klasmoda, kupujemy. Jeb, dobrze. Nie żałujemy, ani trochę. Dobra, świetnie. Wypas, full wypas. No, to jest gówno. Dobra, sprzedajemy te pierdoły. No, świetnie. Co? Ja to kupiłem? Jak ja jestem głupi, o Boże. Wydałem tyle kasy. Aj, 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 aj. Kurczę, mój błąd. Dobra, co mi tam? Speszyłem się strasznie, bo kurczę, no taka misja... Bardzo banalna. Wręcz po prostu... chwileczkę. A nie, tutaj chyba tylko się respią pojazdy. Tak, tylko pojazdy. Nie, bo już myślałem, miałem wysiadać. Kurde, Lilith, jedź, że szybciej. Okej, nieważne, sprzedałem, trudno. I tak jeszcze na tym zarobię sporo. Mam misje poboczne. To co mi tam, że mi się raz zdarzy sprzedać, czy kupić coś przez przypadek. To idzie potem sprzedać. W ogóle my dobrze jedziemy? Ha, właśnie coś mi nie za bardzo pasuje to. Ta, coś robię nie tak. Stanowczo. Nie wiem czemu. Ale teraz muszę tu jechać. Nie wiem po co. Ale tu już byłem. To co dalej? A tu! Aha.
tylko że górą. Aha, teraz rozumiem, co trzeba zrobić. Trzeba przejść całą górą. Dobra, możesz iść, możesz iść. Tylko nie wiem, czemu mi się tarcza nie zregenerowała. A, i teraz tak, możemy się tepnąć do New Haven. Dobre. Naprawdę bardzo dobre. Czyli ta misja dała nam jakby kolejne szybkie przejście, taka teleportacja. Uznajmy za to. Dobra, New Haven, yep. To świetnie, powiem wam szczerze. Naprawdę dobrze. Czyli to są takie misje typu odblokuj szybkie jakby przejście, zniszcz to teraz, znajdź te części, czyli takie pierdółkowate misje, ale exp za nich idzie. Aha, czyli ta misja już jakby została wykonana automatycznie. Automatico. Weźmy misję za 27 level. Northridge Beacon activated. Aha, dobra. Gdzie to jest? Aha, jeszcze tą misję muszę udać, tylko u kogo? Coś zgrane. O cholera. Coś chyba nie tak zrobiłem. Chwileczkę. Coś nie tak zrobiłem. Kurczę. Tepamy się tam z powrotem. Coś chyba zapomniałem kompletnie. Ale to przy okazji wziąłem misję. To może nawet i dobrze. Coś zapomniałem. Aha, tam pójść. Dobra. Widzicie, jakie zagalopowanie się zrobiło. Dobra, zbieraj szafeczki, w których będą hajsy i nie tylko. Ale to przeważnie hajsy. No, jeszcze jedna budka tam, jeszcze jedna. No, 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 na bogato. Dobra, tu ci oddajemy. Aha. I kolejna misja, kurczę. Dobra. Ostro się robi. Trzeba przyznać, coraz bardziej. Weźmy sobie pojazd, zrobimy jedną misję, drugą misję i kończymy odcinek. Muszę się jakoś wyrobić z tym wszystkim. Inaczej będzie to już pół godziny, jak nie więcej. Dobra, jest pojazd. I żwawiutko. Nie wiem, może dzisiaj będzie MTA, możliwe, że jutro. A w kwietniu to naprawdę serii będzie sporo. Może ze dwie kolejne wpuszczę, zobaczymy. W zależności oczywiście, jak szybko skończę tego Borderlandsa i Wiedźmina dwójkę. Gdzie to jest jeszcze? Aha, jeszcze bym źle pojechał. Jezu, ja myślałem, że to jest beczka, to śmietnik. Po prostu. Dobrze? Nie, źle właśnie. Właśnie źle. Jezu, nie, really? Kurde, udana jesteś, Liv. Naprawdę bardzo udana, czekaj. O! Bardzo dobra rada. Dobra, chyba już działa. Nie, zmień. Dobra, ruszysz, odpalisz, dobrze. Okej, właśnie o to mi chodziło, bo sobie przypomniałem radę od Master Kciuka, żebym zawsze popychał te pojazdy. Jakby się na przykład, nie wiem, utknęły gdzieś albo gdzieś zablokowały, to zawsze opłaca się je potem. Gdzie? Szukam czegoś. O, coś zebrałem. Świetnie, tu pewnie teraz będzie. Nie, trzeba. Kurde, nie, znowu te obrzydliwe gówna. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu głównie. Kurde, tym najbardziej gardzę. Won mi stąd. Włazy to mnie tutaj naprawdę tak. Wybuchnij. Czekaj, podejdź tu.
Te wybuchające są mnie denerwujące. O, o to mi tylko chodziło, żebym z Mela go zabił. Okej. Jeszcze kilka części, to chyba jest tutaj drugie. Łoty! Łoty! O-ou. Niedobrze. Czerwony alarm. Dobra, pełzające gówno zniszczone. Niech mi się tarcza tylko szybko zregeneruje. No i gdzie to jest? Gdzie jest ostatni fragment? Aha. A tam jest, dobra. Chyba nie. Kurczę, tutaj będzie. Hm? Będzie tutaj, nie? Zaraz to sprawdzimy. O, pięknie, dobrze. Teraz do oddania. Łoż ty. O, weź sobie to. Bo jeszcze jedno pełzające. U, jak to skacze. Pełza coś. Pustynne. O, sta. O, to jest gigant. A giganty trzeba szybko zabijać. Pięknie. Szybko padają pełzaki. Dobra, mam już dość. Siuli. What the fuck? O kurde. Co? Ej nie, te robale mają potęgę. Kurcze. Matka wyszła, bo się wkurzyła. Co się dzieje, kurde? Koledzy, nie bić się. No to musiała wyjść i włączyć swojego powera, no i pokazała, no. Co prawda zginęła, bo tak naprawdę była gównem. Bo traf, że raz skutecznie. Jezu, takie małe gówno nie umiesz trafić. Oj, 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 oj. Jeszcze jedną misję trzeba będzie wykonać po tym, żeby już skończyć odcinek. Bo jak już wziąłem misję, to nie będę odpuszczał. Tylko jedziemy z tym koksem. A jak będziemy naprawdę żwawiej robić tę misję, to naprawdę szybciej skończę serię. I to dla mnie będzie plus. Wystarczy, że już mam 30 odcinków z Borderlandsa. To jest naprawdę 15 godzin gry. Już mam. Tak przekalkulowane. Szczerze mówiąc, mało. Myślałem, że będę miał o wiele więcej tych godzin. Okej, dobra. To zrobimy sobie tak. A nie, można tutaj w sumie. Bo jest też inne przejście. To dobrze. To najważniejsze, przynajmniej jest git. Albo nie, oddamy tą misję i kończymy odcinek. W następnym odcinku robimy tam kolejną misję poboczną. Żeby nie przedłużać, naprawdę. Really? Jeszcze masz jedną misję. O, chyba jeszcze te. O, to może zrobimy tak na speedruna. Tak ostatni raz. Gdzie te pajączki będą? Znajdziemy je szybciutko. Naprawdę prędziutko. I dajesz z nitra full. Dobra, miał być speed. Miał być speed. A tu się okazuje, że się blokuje. O, pajączki wyszły. Jest. Okej. Po prostu rozjedziemy je błyskawicznie. O, tam. O, proszę. I jaki banał. No i widzicie? To była misja na 5 sekund. Momentalnie. To była misja na 5 sekund. To był ekstra super banał. Tu nie ma co. Okej, dobra, już myślałem, że się pogubiłem lekko. Okej, zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 30 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo. I teraz jeszcze się tepniemy do Helenki, aby z nią obgadać New Haven. Jebut, ale to będzie błyskawiczne. Z Heleną pogadać jeszcze, zanim skończę odcinek. Zanim będzie pół godziny. No szybciej się ładuj, już. Już, szybciej.
Speed. Damy radę? Aj, no już wybiło pół godziny. Ale dobra, oddamy tą misję przynajmniej. Okej, oddajemy. Proszę bardzo. Dobra, tu już kończymy odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Yo!